ewidentnie wykrywacz naprowadza, zobacz. Bardzo. Patrz, jest natężenie. Tu cały ten teren. Zobaczcie, wyciągamy w tej chwili fragment silnika wraz z działkiem. Cały korpus, wszystko idzie do góry. Jest to niesamowite, niesamowita chwila. Dzień zaczynamy od kawki. Czeka nas bardzo długi i ciężki dzień, bo będziemy odkopywać wrak samolotu. Tych emocji dzisiaj na pewno nam nie zabraknie przez cały dzień, to mogę Ci też gwarantować. Wierzę. Zostaliśmy zaproszeni przez Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze Pogranicze w celu wspólnego odszukania i wykopania wraku samolotu, który prawdopodobnie został zestrzelony w styczniu 1945 roku i to praktycznie niedaleko naszego domu, bo ile? 13-14 kilometrów od naszej siedziby, kwatery detektorystów.pl. Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Pogranicze za to, że zaprosiło nas na tą wspólną akcję. Postaramy się w jakiś sposób odwdzięczyć. Do ostatniej łopaty będziemy wspólnie kopać. Myślisz? Myślę. Zobaczmy. Zobaczymy. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Jest chwilę przed 8, a my jedziemy gdzie? Na miejsce poszukiwań. Na miejsce poszukiwań, także lada chwila dotrzemy. Przed samymi poszukiwaniami będzie krótka odprawa. No i wyciągamy swoje monsterki, malutkie wykrywacze, żeby szukać to, co jest głęboko w ziemi. Dotarliśmy już wszyscy na miejsce zbiórki. Jest to leśniczówka. Oczywiście w tym miejscu też będzie podsumowanie i zakończenie dzisiejszych poszukiwań. Od miejsca, gdzie mieliśmy zbiórkę, musimy teraz przejść przez pole z kukurydzą i dotrzeć do lasu. Wszyscy trzymają swój sprzęt i gotowi do poszukiwań. Zimno! Gdzie zimno? Jest zima, to jest zimno. Tu się zaczęła historia tutaj z tym miejscem w ogóle. Nie ma go dzisiaj. Najstarszy chyba członek naszego stowarzyszenia, Bronek, powiedział kiedyś, że on pamięta, jak w latach 50. bratę łapał ryby i leżało skrzydło z biało-czerwoną szachownicą. No to tak trochę go, no, biało-czerwona szachownica tutaj, kurczę, w Prusach Wschodnich, nie? No ale później jakoś za jakiś czas ten temat wrócił. I no mówimy, sprawdzimy, zobaczymy, co tam się dzieje. No i pierwsze wyjście tutaj w to miejsce, kurde, wychodzi aluminium lotnicze, czyli no coś w tym było. Tylko teraz no skąd biało-czerwona szachownica? No 39 albo 45, tak? No bo nie ma innej opcji. Jak 39, no to mógł być Karaś, mógł być P11. No łosi tutaj nie używano akurat, także tutaj to odpada. I pierwsza adrenalina. Na Google mapa na zachód, w tą stronę, to jest 15 km do Gruty. Czyli Gruta, wiadomo, 2 września, a tak jak to mówią kamikadze, P11 na kolumnę pancerną niemiecką. I tracimy 4 samoloty, są 3 ofiary, jedna jest zaginiona, przynajmniej takie na początku trafiam informacje. No to czyli może, kurde, to będzie ta jedna z tych 4 P11. No i taka jakby tutaj nadzieja jakiś czas była, dopóki pierwszym razem, jak mówiłem, wygonił nas też ze śniegiem. Przychodzimy, no i kurczę, zaczyna się coś tutaj nie zgadzać, bo wychodzi między innymi plus
jeszcze z działka, tak? Wszystko wskazuje na to, że może to, znaczy, że może, że na pewno nie będzie to P11. Dodatkowo dochodzi zaworek, nie mam go dzisiaj tutaj przy sobie, który przy pomocy tam Arkadiusza Siewierskiego, no definitywnie mówi, że to będzie Aira Cobra. Zresztą Rafał też wtajemniczony był od początku, też chyba jako pierwszy mówiłeś, że prawdopodobnie to będzie Aira Cobra, tak? Czyli no skoro Aira Cobra, to na pewno to będzie styczeń 45. Tutaj działania związane z przesuwaniem się Rosjan z kierunku Biskupca do Kisielic. Nie mamy na razie żadnych dokumentów, które tu jednoznacznie potwierdzają, że tego i tego dnia spadła Aira Cobra, no ale nic, no poszukamy, zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Taka jest ciekawa historia, w tamtym miejscu był dół. Rzekomo po upadku tego samolotu i w tym dole zostały jakby wszystkie te, według tutaj relacji pani, która mieszka tutaj obok, wszystkie blachy, co tutaj tylko było na tym polu, były rzucane w ten dół i w bagno za nami. Bagna już nie ma, jest teren podmokły, dołu nie ma, bo w latach 70. po prostu zrównali. No i szukamy, zobaczymy. Jeżeli coś w tym dole będzie, no to na pewno głęboko, także trzeba szpadle naostrzyć, tak? Szpadle naostrzyć i sprawdzamy. Tak, że duży przedmiot. To jest duży przedmiot. Tutaj, nie? Ewidentnie wykrywacz naprowadza, zobacz. Bardzo. Patrz, jest natężenie. Tu, cały ten teren. Zobacz, mam cewkę wyżej, czyli jest większy przedmiot, tu. No, no. Cały ten teren, co ten. Ko, Krystian, wierzę w ciebie. Zajebiste warunki do kopania, wiesz? No, dlatego ja dzisiaj jestem operatorem kamery. Nie każdy ma tak fajnie. Jak wykopiesz ten samolot, to mnie zawoj. Jak wykopię, to zawołam. Krystian dokopuje ten głęboki sygnał. Co to jest? Patrz, jakiś kawałek, jakiś, co to jest? Kura jakaś chyba, tak? Jakaś maza? W tym miejscu jest bardzo duży sygnał, także dużo rzeczy różnych wychodzi. Jakaś opinia fachowca, co to może być? Tu widać jakiś albo guma, albo jakaś kura. Wiecie, jak może... Jak to jest? Ale to ze środka wychodzi. No jak to było z kokpitu, to może nawet słuchawki od słuchawek coś, nie? Ciężko powiedzieć, aby to dobrze wyczyścił, ale to jest kura. Ewidentnie. Trzeba będzie do końca dokopać. Wrócimy tutaj do tego sygnału jeszcze. Podobnie z tamtej strony przyleciał. To był kierunek natarcia tutaj Rosjan. I jak uderzył, chociaż to takie jest gdybanie, nie? Bo on mógł tutaj różne manewry robić. I też nie wiemy, czy go zestrzelono, czy on po prostu tu awaryjnie sobie lądował, nie? Bo na razie wszystko wskazuje na to, że się rozbił bardzo mocno. Po naszej weryfikacji pewnie uda się ustalić mniej więcej zarys lotu. No tu na pewno był kokpit, bo jest szkło pancerne. Jak są elementy kokpitu, to musiał tutaj, nie? Wyciągamy takie kawałki aluminiowe, stopione. I to wszystko w tych na wierzchu musiało leżeć, także z każdym kopnięciem się odłamuje i wychodzi. W tych zaroślach w bagnie udało mi się namierzyć sygnał. Jest bardzo duży sygnał, także zaraz to podkopię, zobaczymy, co to będzie. Jakiś kolejny metalowy element, jakiś ala krzyżak w bagnie. Do zweryfikowania. Trochę chyba za ten.
Ta maszyna za ciężkie, co? No. Pan Maciej, najstarszy uczestnik dzisiejszych poszukiwań wraku samolotu. Jak wrażenia? No, za słaby sprzęt jak na mój wiek. Ale znalazłem też kawał tego żelastwa tu. Odpatrzymy zaraz. Tu jakieś coś. Jest. Nie wiem, co to jest. Będziemy identyfikować później, w sumie prezes stowarzyszenia, na podsumowaniu. Ale mi się nie udaje na razie. Powodzonka życzę. Dziękuję. Etap powierzchniowy poszukiwań za nami. Teraz wkracza wykrywacz metali, który potrafi sięgnąć nawet przedmiot zalegający powyżej 2 metrów. A mowa tutaj o ramie Dual Box Xtreme Hunter producenta XP Metal Detectors. Także dzisiaj zobaczymy. Tym sprzętem ogólnie jest tak ustawiony, żeby łapać głębokie i duże sygnały, bo takie nas interesują w tym miejscu. To przejdę sobie nad tym, weźmiesz łopatę. Tu jest blisko, tu. A tu widać nawet, nie? Ja go miałem na wierzchu, nie? Generalnie tutaj jest natężenie dźwięku. Tam jakieś poszycie aluminiowe. Orawty, no to wypierdzielili, nie? A w międzyczasie wszyscy skupili uwagę w miejscu, gdzie jest największy sygnał i prawdopodobieństwo, że znajdziemy tutaj najwięcej rzeczy. No całe jest, całe. Jak na razie nie mam jakichś większych i głębokich sygnałów, natomiast chłopacy cały czas tam dokopują te centrum, które udało nam się namierzyć na początku poszukiwań. Dokopują się do około już 1,5-2 metrów, gdzie znajduje się wiele różnych części. Za chwilę się przekonamy, co to tam w ogóle zalega. Czy większa ilość części od samolotu, bo na pewno są to części od samolotu, czy udało się tam jeszcze dodatkowo też coś ciekawego wykopać. Zaraz tam podejdziemy i zobaczymy. To jest to z elementami taśmy, nie? No. Co to jest? To nie jest od taśmy? Nie, co to jest? 12,7. 12,7. Łuska. Tak, łuska elementami taśmy. Jakieś zabicie tak eksplodowała. No tutaj też jakieś. Dobra, pójdą jakieś drobiazgi. Przewód paliwowy. Moment. Wszystko zabłocone jest, trudno powiedzieć, ale tak wygląda na jakąś mosiężne, jakaś klapka. Nie wiem, tak, wodą się opłucze. Pytanie, kogo lubisz, kogo nie. I to będzie, to można po usta też potwierdzić, że... Tak, tam były nawet bicia. SL St. Louis 1942 rok. 42. Czyli tutaj na pewno 12,7 mm karabinki. Rafał, jak sytuacja w dołku? Jesteśmy w dołku. A co poniżej? To koparka musi osłonić, bo szpadel za krótki. On spokojnie schodził, obudził się na dobrze. Są okrzyki, jest jakaś piasta od silnika prawdopodobnie. Tylko blaszka jakaś. O, coś tu jest znowu? Szkoda. Tu jest jakaś. Czy nie czuć już smarem? Taki trochę o, właśnie. Kurwa, ale to jest górę. Dobra, to ja lecę. Będę odwrócił na początku. No tutaj. O. Ja się ale żegnam. Czuć jakby. No czuć już benzyna, mówię wam.
chciałbym powiedzieć płytkich dołków, ale tutaj to jeszcze głębokiego wam życzę. Wężyk, wszystko. No, no, o, coś się rusza, coś dużego, fajnego. Ale te, jak to uderzacie, to aż tutaj pod moją nogą czuć, kurde, jak ziemia pracuje. No to gratulacje. Aluminium. Tu jest biały. Później, nie? Poutleniane. Kolejne elementy znalezione, tylko widzisz to. Nie od tego, kilkadziesiąt metrów od tego miejsca. Rozsiało, on mocno się rozwali, spalenizna sama tam jest. Także ewentualnie jak zaraz będzie koparka, że my to rozkopiemy i dopiero niżej będą jakieś większe elementy. Nie? Zobaczcie, z tego dołka też udało się wykopać tabliczkę znamionową. Chicago, czyli jest potwierdzenie, że to jest Air Cobra. Jeden z elementów, który potwierdza całą akcję. Sawur, element silnika. Taki duży, nie? Nadjeżdżają posiłki. Bez koparki nie dalibyśmy sobie rady, żeby dokopać się do stalowych elementów kadłuba samolotu. Bądźcie cały czas z nami, zobaczycie, co uda nam się wyciągnąć w tym miejscu przy pomocy ciężkiego sprzętu. Dasz dotknąć? Łuska. 30. Cześć. Przyjechał operator koparki, a w międzyczasie tutaj cała łuska. Zobaczcie, niesamowity kawał historii, który czekał, aż my to wyciągniemy. W ekielku są jakieś napisy, ale na razie słabo widoczne. Teraz zrobię przebitkę. Trzeba to będzie wyczyścić. Akcja wydobycia samolotu nadal trwa, ale już można powiedzieć, że jest mały sukces, bo udało namierzyć ci się miejsce, gdzie uderzył w ziemię. Tak. Epicentrum mamy tam. No na 100%, tak jak mówiliśmy, jest to Aira Cobra. Oznaczenia na jednej z części plus łuski od amunicji typowej używanej w Aira Cobrze. Czyli mamy na 100%, no zobaczymy, co będzie tam. Jakiś duży element koparka ma problem. Miejmy nadzieję, że będzie coś ciekawego. A ta piasta, czy ta tam, co tam jest? Mogę, no? Nie do ruszenia. Paliło. No, a jeszcze jako, że on miał w tyle silnik, to do samego śmigła wał prowadził stalowy, nie? To już kawał żyła. Taki zawias, albo w tym urobku to nie ma ten, bo tutaj tych drobinek jest tyle. No nie, no to nie na to. Z tej strony to trzeba odkopywać, bo tu idą sygnały, nie? Tu jest coś dużego, ja tego nie mogę wyciągnąć, już nie zginie łopaty. To tak samo idzie, nie? Także tu trzeba to naokoło odkrywać, bo my w tym dołku to odkrywali. Ale widzisz? Sygnał, nie widać. Z tej strony? Tak, tutaj i tutaj, nie? To trzeba odkrywać. No i zaczynamy drugi etap poszukiwań, czyli jechał ciężki sprzęt i będziemy rozkopywać miejsce, gdzie spodziewamy się najwięcej elementów samolotu, przepraszam, Air Cobra. Historię, którą zawsze oglądaliśmy w telewizji, teraz sami tworzymy. Dokładnie, dokładnie. Marzenia tak naprawdę dziecięce, nie? Teraz to się wszystko przekłada. Kiedyś się to oglądało, patrzyło, marzyło o tym, a teraz sami to tworzymy.
naprawdę bardzo pozytywnie. Oby wyszło coś ciekawego, nie? I tymi mądrymi słowami, które wypowiedział Krystian, będziemy kończyć pierwszy odcinek poszukiwań wraku samolotu Aera Cobra. Udało nam się namierzyć miejsce zderzenia samolotu z ziemią. W następnym odcinku będziemy eksplorować głębsze warstwy ziemi, aby wyciągnąć cały wrak samolotu, który został zestrzelony lub rozbity w styczniu 1945 roku w okolicach miejscowości Kisielice. Nie może Was zabraknąć z nami. Zasubskrybujcie kanał, naciśnijcie dzwoneczek, aby otrzymać informacje o drugiej części poszukiwań wraku Aera Cobra. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.